Dzień dobry Państwu, witamy na konferencji prasowej, której tematem jest podpisanie umów na projekt i budowę drogi ekspresowej S61. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu ministra infrastruktury i budownictwa, pana Andrzeja Adamczyka. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moi panowie, bardzo się cieszę, że w kolejnym dniu możemy potwierdzić realizację programu przebudowy polskich dróg, budowy nowych szlaków komunikacyjnych, szczególnie ważnych dla terenów, które do tej pory nie były w centrum zainteresowania chociażby poprzednich rządów. Dzisiaj podpisane zostaną umowy na kolejne odcinki Via Baltica. Przypomnę drogi, która szlaku komunikacyjnego, który prowadzi od Warszawy poprzez Ostrów Mazowiecką, Łomżę, w kierunku granicy państwa przez Suwałki do Budziska. Otóż dzisiejsze wydarzenie potwierdza, że rząd Prawa i Sprawiedliwości z wielką determinacją pragnie dotrzymać wcześniej danego słowa. Drogi tak ważne dla naszych wschodnich, północno-wschodnich, południowo-wschodnich regionów jak Via Carpatia, Via Baltica są już w realizacji. I dzisiaj dla Via Baltiki to kolejny dobry dzień, to kolejne dobre wydarzenie. Bo oto po podpisaniu dzisiaj umowy zostają tylko dwa odcinki, które dzisiaj są w postępowaniu przetargowym. Szczuczyn, Raczki, Ostrów, Łomża. Mam nadzieję, że umowy zostaną na te odcinki podpisane na przełomie grudnia i stycznia tego roku. I tym samym cała Via Baltica w swoim przebiegu na terenie Rzeczypospolitej będzie w budowie. W budowie czy już zrealizowana. I to jest to wielkie wydarzenie. I tutaj chciałbym podkreślić zaangażowanie polityków, parlamentarzystów, samorządowców i za to zaangażowanie podziękować. Za to zaangażowanie podziękować, bo zdecydowanie łatwiej jest podejmować starania i w konsekwencji decyzje, które przybliżają nas do urealnienia wielkiego planu przebudowy ciągów komunikacyjnych w naszym kraju, w tym przypadku ciągów drogowych. Bardzo żałuję, że nie ma z nami pana ministra Krzysztofa Jurgiela. Niestety obowiązki uniemożliwiły mu obecność na tym, udział w tym jakże ważnym spotkaniu. Dziękuję, że są z nami parlamentarzyści. Kiedy byliśmy tutaj z panią premier Beatą Szydło w Łomży, mówiliśmy o tym, że ta droga powstanie. Wówczas wielu obecnych, szczególnie dziennikarzy, miało co do tego wątpliwości. Dzisiaj potwierdzamy dane przyrzeczenie tutaj w Łomży. Ta droga powstanie. Dzisiaj umowy, które zostaną podpisane, potwierdzają, jakby upewniają nas w tym, że w 2021 roku na całej długości będziemy mogli poruszać się Via Baltica. I tutaj nie sposób nie wspomnieć kilkunastoletniej batalii, którą realizowali parlamentarzyści, nie tylko pan minister Krzysztof Jurgiel, poseł na Sejm przez lata, ale także i pan poseł Lech Kołakowski, pan poseł Gwiazdowski, bo to przecież stale przypominali, kiedy byliśmy i w opozycji, a ja byłem wiceszefem Sejmowej Komisji Infrastruktury, przypominali o tym, żeby uruchamiać wszystkie możliwe mechanizmy dla budowy, niezbędne dla budowy tej drogi. Nawet z tej formuły
działalności posłów opozycyjnych, bo przecież byliśmy konstruktywną opozycją. Teraz posłowie, którzy objęli mandat, również angażują się w to przedsięwzięcie i także im za to bardzo dziękuję. Dziękuję pani poseł Krynickiej za zaangażowanie. Szanowni państwo, będzie o tym zaraz za chwilę mówił pan minister Marek Chodkiewicz. To pierwsze z umów, w które wplecione są nowe relacje między zamawiającym a wykonawcą. To efekt prac zespołu, który powołaliśmy w ministerstwie, prac w 2016 i 2017 roku. To nowy wzór umowy, to system zabezpieczeń, szczególnie i wykonawców, i zamawiającego. To rozłożenie ryzyk, tak po stronie zamawiającego, jak i po stronie wykonawców. To nie jest tak, że wykonawca zostaje tylko i wyłącznie sam na placu budowy. To wreszcie zabezpieczenia, które dotyczą podwykonawców. To bardzo istotne, bo skończył się czas, który był udziałem, czas nieszczęść, który był udziałem podwykonawców, szczególnie polskich firm, przed kilku laty. Otóż w umowach zapisane są zasady, które, jestem przekonany co do tego, wyeliminują proces, który był udziałem tych firm, a przypomnę, że było to kilkaset firm, które zbankrutowały, były podwykonawcami na budowach realizowanych dla państwa, zamawianych przez państwo. Do tego dopuścić nie możemy. Bardzo proszę, panie ministrze, o przekazanie tych informacji, ale zanim to, pragnę szczególnie podziękować pani premier Beacie Szydło, szczególnie podziękować panu premierowi Morawieckiemu i szczególnie podziękować rządowi za panu premierowi Morawieckiemu, ministrowi finansów, dlatego że za jego też przyczyną i przy jego zaangażowaniu powstał projekt zwiększenia limitu wydatków na budowę dróg w Polsce. 135 miliardów. To decyzja rządu Prawa i Sprawiedliwości. Limit finansowy 135 miliardów pozwoli nam zrealizować te najważniejsze przedsięwzięcia drogowe, także z udziałem oczywiście środków unijnych. Z przyczyn technicznych nie ma z nami przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, ale proszę mi ufać, że współpracujemy tutaj razem w zakresie inwestycji drogowych i też te podziękowania kieruję pod adresem Rady Ministrów, pani premier, jak i też ministra, pana wicepremiera odpowiedzialnego za resort rozwoju i za resort finansów. Panie ministrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie państwa. Chciałbym po pierwsze powiedzieć, że te dwie umowy, które za chwilę zostaną podpisane, są podpisywane z dosyć sporym wyprzedzeniem, ponieważ planowaliśmy je pierwotnie podpisać w styczniu przyszłego roku. Podpisujemy je w październiku 2017 roku. To jest też warte odnotowania, że te prace jednak przyspieszają. Jeżeli chodzi o umowy generalnych wykonawców z podwykonawcami, bo tu bardzośmy się starali jakby zaopiekować naszymi podwykonawcami, to chciałbym powiedzieć, że po pierwsze podzieliliśmy to na klauzule zakazane i na klauzule tak zwane złote, które są zalecane i w tych umowach, które za chwilę będą podpisane, te klauzule właśnie obowiązują. Jeżeli chodzi o klauzule zakazane, to najważniejsze z nich są takie. Nie może generalny wykonawca cedować ogółu ryzyk, które ma w związku z wykonywaniem kontraktu, które jego obarczają, na podwykonawców. Z tym zwyczajem już żeśmy skończyli. Podwykonawca nie będzie musiał odpowiadać za wszelkie ryzyka związane z realizacją całego kontraktu. Również może mieć podwykonawca roszczenia. Nie może się zrzec roszczeń w stosunku do generalnego wykonawcy, jeżeli chodzi na przykład o odszkodowania czy o większy zakres wykonanych prac. Te roszczenia będzie mógł podwykonawca wnosić do generalnego wykonawcy.
Również nie będzie mógł rozszerzać katalogu kar umownych generalny wykonawca w stosunku do podwykonawców. Bywało tak, że ci mali podwykonawcy mieli zdecydowanie wyższe kary niż generalny wykonawca. Jeżeli zaś chodzi o złote klauzule, które w tych umowach zostały zastosowane, to przede wszystkim w umowach podwykonawcy musi być dokładnie opisana wartość wynagrodzenia podwykonawcy. To jest pierwszorzędna rzecz. Do tej pory zdarzało się, że generalnie nawet nie były określone wynagrodzenia za wykonywaną pracę przez podwykonawców. Druga rzecz, musi być bardzo jasno określony termin płatności i ten termin płatności określiliśmy na maksimum 30 dni od daty złożenia faktury generalnemu wykonawcy. Jeżeli chodzi o zasady płatności i sposobu rozliczania, to również wprowadziliśmy klauzulę umożliwiającą ocenę zaawansowania tych prac i zaawansowania robót. Również wprowadziliśmy zasadę, że podwykonawca może wnosić o zmianę terminu wykonania swoich prac, tak aby mógł dostosować swoje umiejętności do kontraktu. To właściwie są te główne klauzule, o któreśmy się bardzo bili, żeby się znalazły w tych umowach. Walczymy o jeszcze, będziemy, mam nadzieję, jesteśmy we współpracy z panem dyrektorem generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Ja mam jeszcze parę pomysłów, ale one są w fazie jakby opracowywania i mam nadzieję, że też to ułatwi współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Głos zabierze wicewojewoda Podlaski, pan Jan Zawielski. Proszę uprzejmie. Panowie ministrowie, panie i panowie parlamentarzyści, panie prezydencie, szanowni państwo. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tak doniosłej uroczystości, jaka jest podpisanie umowy. I cóż mi pan minister powiedział, jak ważną inwestycją jest dla Podlasia Baltica. Przyczynia się to do naszego rozwoju województwa całego. I ja ze swej strony tylko mogę podziękować panu ministrowi za pracę i starania i tym wszystkim, którzy przyczynili się, bo pan minister wymienił osoby, które zabiegali nad pracami, ażeby umowy zostały dzisiaj podpisane. Podziękować, a wykonawcy generalnemu życzyć jak najmniej kłopotów przy realizacji tej inwestycji. Także jeszcze panie ministrze, na ręce pana i wszystkim tym, którzy do tego dnia dzisiejszego sprowadzili, żeby podpisać, serdecznie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wojewodo. Pan minister Adamczyk, proszę uprzejmie. Szanowni państwo, nie byłoby tego dnia, nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie praca inżynierów, gdyby nie praca wszystkich tych, którzy przygotowywali tą inwestycję w zakresie proceduralnym, w zakresie dokumentacyjnym, pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za co na ręce pana dyrektora Kondraciuka składam im serdeczne podziękowania. To przy ich zaangażowaniu, to przy ich skutecznym realizacji zadań było możliwe i przygotowanie dokumentacji, i przeprowadzenie przetargu, wyłonienie wykonawców, co dzisiaj skutkuje podpisaniem umów. Panie dyrektorze, na pana ręce, całemu zespołowi pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, którymi pan kieruje, składam podziękowania, podobnie jak także i panu wojewodzie, podobnie panu prezydentowi, wszystkim samorządowcom, którzy tak pozytywnie podeszli do tego projektu bez protestów, bez zbędnych, czy inaczej, bez działań, które by opóźniały realizację tej inwestycji. Za to wszystkim państwu składam serdeczne podziękowania. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Głos zabierze generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad Krzysztof Kondraciuk. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapewne przekażę wszystkie podziękowania pracownikom Generalnej Dyrekcji, szczególnie oddziałowi w Białymstoku, bo to on będzie akurat tutaj tą pieczę miał nad tym zadaniem i nad tymi zadaniami, które jeszcze przed nami.
Proszę Państwa, kilka szczegółów. 6 lutego akurat dostaliśmy zielone światło na ogłoszenie przetargu. Jak Państwo widzicie, po prawie 9 miesiącach przygotowaliśmy przetarg. Został wyłoniony wykonawca, a w zasadzie wykonawcy, bo to rzecz dotyczy dwóch odcinków, na łączną kwotę 630 milionów. Odcinek łączny o długości 34 kilometrów. To są dwa ostatnie odcinki z 6, które łączą Szczuczyn z Ostrowią Mazowiecką w ciągu Via Baltiki. Jest to odcinek od końca obwodnicy Łomży, czyli węzła Kolno do Stawisk i od Stawisk do Szczuczyna. Chcę powiedzieć, że Via Baltica to nie tylko to, bo kolejne oczywiście odcinki będą niebawem otwierane, bo są procedowane w przetargu, wyłaniani są wykonawcy, ale to również w tym roku coś, co przybliży Państwa również, czy te rejony do stolicy, do Warszawy, to również oddanie prawdopodobnie w przyszłym miesiącu obwodnicy Marek, a w przyszłym roku kolejnych dwóch odcinków pomiędzy obwodnicą Marek a Ostrowią Mazowiecką. Także to nie tylko komfort jazdy, to zbliżenie, czyli przybliżenie w postaci krótszego przejazdu, ale również bezpieczeństwo. Dzisiaj jadąc tutaj zobaczyłem, jak duży ruch ciężarowy akurat na tej drodze wojewódzkiej, która łączy, to jest najkrótszy odcinek łączący Warszawę z Łomżą i dalej z Suwałkami, więc ten ruch jest bardzo duży, a za kilka lat, w momencie kiedy zostanie zakończona inwestycja, ten ruch na pewno jeszcze wzrośnie. Także aktywizacja terenów przyległych na pewno będzie w dużo większym stopniu postępowała niż dotychczas. A pozostałe odcinki też będą wykonane niebawem. Sądzę, że zostali wybrani w przetargu, wskazani w przetargu, którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę, dwaj wykonawcy. Mam nadzieję, że dzisiaj zakładam, że nie będzie większych problemów, bo rzeczywiście na budowie są problemy. Wykonawcy z tymi problemami, o których już wiedzą, a które jeszcze się pojawią, które są wielką niewiadomą, doskonale sobie poradzą, ale ci wykonawcy są na tym rynku gwarantem dobrej jakości i szybkiego wykonania. I mam nadzieję, że ten termin wykonany, założony w umowie, zapisany, będzie dotrzymany i prawdopodobnie za około rok zostanie sporządzona dokumentacja, złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Ta decyzja zostanie tutaj dzięki wsparciu wojewody i również uzyskaniu w miarę szybko w RDOŚ-u, czyli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ponownie oceny oddziaływania na środowisko. Ta decyzja zostanie wydana, czyli pozwolenie na wykonanie tego zadania plus przeniesienie własności gruntów, na których zacznie się już fizyczna budowa. Także sądzę, że następnym spotkaniem może być wbicie łopaty, to przysłowiowe, jak również jeszcze lepszym efektem będzie zakończenie całej budowy, co może nastąpić w 2020 roku i ta radość oczywiście z tego odcinka, jak i z kolejnych w terminie późniejszym na pewno będzie wielka. Dziękuję i życzę wykonawcy tuż po podpisaniu umowy, żeby przystąpił do prac. Biura projektowe będą intensywnie pracowały, a wszyscy pozostali będą uczestniczyli na razie na tym etapie w konsultacjach, w znajdowaniu pewnych optymalnych rozwiązań, które oczywiście na etapie budowy, jak i potem utrzymania będą rozwiązaniami najkorzystniejszymi. Dziękuję bardzo. W uzupełnieniu słów, które tutaj zostały wypowiedziane, ja poinformuję, że te 34 km drogi to droga ekspresowa dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu. Praktycznie rzecz biorąc, odcinek jeden z sześciu, piąty i szósty, zostaje jeszcze cztery. Oddział Białostocki czyni wszelkie starania, żeby przyspieszyć maksymalnie prace przygotowawcze i rozstrzygnięcia przetargowe, tak jak pan minister wspominał, by na przełomie roku można było podpisać pozostałe cztery umowy dla tych pierwszych sześciu zadań, które zostały zapoczątkowane spotkaniem w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 27 kwietnia bieżącego roku. Tak jak wspomniał pan dyrektor generalny, wykonawcy, firma Strabag i Budimex, przystąpią do realizacji w okresie 31 miesięcy, z czego 15 miesięcy na proces przygotowawczy do uzyskania decyzji RIDowskiej i 16 miesięcy na okres realizacji z wyłączeniem okresów zimowych. Teoretycznie powinno nastąpić zakończenie w czwartym kwartale 2020 roku. Tu w tym miejscu również podziękowanie moim pracownikom, bo rzeczywiście w tak krótkim czasie przygotowanie tak dużej liczby przetargów to duża praca. Dziękuję serdecznie. Panowie ministrowie, panie wojewodo, państwo posłowie, panowie dyrektorzy, drodzy samorządowcy, obecni dzisiaj w Urzędzie Miasta. 31 października 2017 roku.
Urząd Miasta w Łomży. Kolejna ważna data w rozwoju, w historii naszego miasta. Dzisiaj podpisanie umowy z wykonawcami na dwa pierwsze odcinki długo oczekiwanej Via Baltica. 24 października poprzedniego roku pani premier skierowała do realizacji długo oczekiwaną przez mieszkańców naszego miasta Via Baltica. Dzisiaj widzimy po roku czasu, ile już zostało w tym temacie zrobione i te hasła, które przyświecały przez poprzednie lata, wreszcie są realizowane i widzimy w jak szybkim tempie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który od początku mówi o zrównoważonym rozwoju naszego kraju, tą politykę realizuje. I my, mieszkańcy Łomży, to odczuwamy. Odczuwamy to poprzez środki, które zaczynają do Łomży wpływać. Środki na halę kultury, na filharmonię, na drogi. To są konkretne efekty tego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, który mówi o zrównoważonym rozwoju naszego kraju, to realizuje. To nie rozwój tylko dużych metropolii. Via Baltica tak naprawdę to działanie, które przyczyni się do rozwoju naszego miasta. W następnym roku mamy wielki jubileusz 600-lecia nadania praw dla naszego miasta. I myślę, że powstanie Via Baltica, obwodnicy naszego miasta, to będzie krok milowy w rozwoju. Nie chciałbym tutaj dłużej się rozwozić i mówić też na temat konkretnych korzyści, jakie da nam droga, dlatego, bo przez te ostatnie 20 kilka lat na różnych spotkaniach nasi mieszkańcy, nasi parlamentarzyści, samorządowcy o tym mówili i przekonywali. My cieszymy się i dziękujemy za to, że te nasze prośby zostały wysłuchane. Dziękuję panie ministrze za to, że pan jako przedstawiciel Rady Ministrów, osoba odpowiedzialna za inwestycje drogowe w naszym kraju, uwzględnia zarówno Via Baltica, jak i Via Carpatia i wielkie podziękowania dla pani premier za to, co mówiła w tamtym roku i za to, co zrealizowała. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Nastąpi teraz uroczyste podpisanie umów na dwa odcinki drogi ekspresowej S61. Zatem zapraszamy przedstawicieli wykonawców i przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Oddziału w Białymstoku. Szanowni Państwo, i teraz nastąpił taki moment, w którym mogę powiedzieć, politycy to, co mieli do zrobienia, to już zrobili. Teraz sprawy przejęli w ręce inżynierowie. Inżynierowie, którzy wielokrotnie dali dowód, że są w stanie, potrafią i chcą zrealizować na wysokim światowym poziomie, w dobrych terminach i dobrej technologii drogi ekspresowe, drogi autostradowe. Panowie prezesi, podejrzewam, że jeszcze raz politycy pojawią się na budowie w momencie wbicia łopaty, pierwszej łopaty, a później kolejny raz to będzie przy oddaniu do użytkowania wybudowanych odcinków drogi ekspresowej. Życzę Państwu, aby na tej budowie, na tych budowach nie wystąpiły trudności hydrogeologiczne, atmosferyczne,
wszystkie inne, które spowodowałyby zawirowania opóźniające cykl, proces inwestycyjny. Życzę Wam, aby te budowy były realizowane tak jak te dotychczas, żebyśmy mogli na koniec realizacji tej inwestycji powiedzieć sobie, bez przeszkód zrealizowaliśmy postawione przed nami zadanie. W czasie spiekoty, deszczów, zimna, chłodu, inżynierowie i pracownicy, operatorzy maszyn bezpośrednio budowlani będą realizowali to zadania. Życzę wszystkim Państwu, żeby na trakcie realizacji nie było nieszczęśliwych zdarzeń, nie wystąpiły okoliczności, które by w jakiś sposób utrudniły tę realizację. Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaangażowanie partnerów, bo nie powiem stron, partnerów, jakimi są wykonawcy, bo tak traktujemy dzisiaj inwestycje w Polsce. Realizowane są przez partnerów, a nie przez strony, które się gdzieś z sobą zderzają i nie rozumieją. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Panie ministrze, proszę przyjąć ten biały kask. Biały kask to symbol kierownika budowy. Wiemy o tym, że żeby nie rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie osoba ministra, to dzisiaj byśmy nie doczekali tego momentu, ale biały kask, kask w ogóle to symbol bezpieczeństwa i dziękujemy za to, że mieszkańcy Łomży będą mogli czuć się bezpiecznie, bo jak powstanie Wiewoltika, obwodnica miasta, poprawi się komfort życia w naszym mieście i będzie się u nas żyło jeszcze bardziej bezpiecznie, więc dziękuję panie ministrze i oczywiście kamizelka, żeby też pan się czuł bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. Mam oczywiście dla pana wiceministra, proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. I też panie. Proszę, przeczytać.